Czym różni się PFRON od PCPR-u lub MOPR-u? Gdzie składać wniosek o dofinansowanie? W tym filmie przedstawimy, na jaką pomoc ze środków PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością i gdzie się zwrócić o taką pomoc. Chcemy, by nasza pomoc trafiała w rzeczywiste potrzeby i oczekiwania osób z niepełnosprawnością. Dlatego pieniądze na rehabilitację zawodową i społeczną przekazujemy do samorządów terytorialnych. Samorządy powiatowe są bliżej ludzi, dobrze znają potrzeby mieszkańców, a przede wszystkim ich codzienne problemy. Wiedzą, co należy zmienić, poprawić, a które rozwiązania sprawdzają się w praktyce. W Polsce mamy 380 powiatów. W każdym powiecie działa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Ta powiatowa lub miejska społeczna rada ma za zadanie opiniować projekty uchwał i programów, które dotyczą osób z niepełnosprawnością. Rada opiniuje też uchwałę w sprawie podziału pieniędzy z PFRON. Następnie radni, czyli Rada Powiatu lub Rada Miasta na prawach powiatu, podejmują uchwałę w sprawie podziału środków finansowych z PFRON. To radni decydują, na jakie cele przeznaczają pieniądze z PFRON. Samorząd może realizować wszystkie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, albo tylko wybrane. Wsparcie osób z niepełnosprawnością jest zadaniem powiatu. Instytucje, które zajmują się rozpatrywaniem wniosków i wypłatą dofinansowań, to Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, PCPR, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, MOPR, albo Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, MOPS lub GOPS. To do PCPR lub MOPR, MOPS, osoba z niepełnosprawnością składa wniosek o dofinansowanie. O jaką pomoc mogą starać się osoby z niepełnosprawnością? Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym. Osoby z niepełnosprawnością mogą też składać wnioski o wsparcie w ramach programów aktywizacyjnych, takich jak na przykład aktywny samorząd czy samodzielność, aktywność, mobilność. O szczegóły warto spytać w najbliższym PCPR lub MOPR, MOPS. Przypominamy, że wnioski można składać w siedzibie PCPR lub MOPR, MOPS albo elektronicznie poprzez system obsługi wsparcia SOW.